Siema, 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 witam serdecznie na kanale Obstawiamy, bardzo miło, że wpadłeś, bardzo miło, że jesteś i tak jak mówiłem wczoraj, jest dzisiaj mocna promocja powitalna, bo zwycięstwo Jagiellonii grane za 2 zł daje Ci 300 zł, wiem, że kilka osób czekało na tą promocję, więc tak, można korzystać. Powiem o tym zaraz nieco więcej, wytłumaczę jak ją odebrać. Na początek wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod filmem, dziękuję serdecznie za każde kliknięcie, które bez względu na wszystko pomaga rozwijać cały temat i pchać do przodu, dzięki serdecznie. Jeżeli chcesz przewijać od razu do kuponów, bo ich się kilka uzbierało, spoko, przewijaj. Ja zaczynam od promocji i zaraz do kuponów też przejdę. Promocja powitalna jest w Superbecie dla każdego nowego gracza, który, uwaga, założy sobie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W trakcie zakładania konta trzeba po prostu zaakceptować zgody marketingowe, czyli takiego dzyndla zaznaczyć, kliknąć weryfikację konta gracza, czyli taki standard i wpłacić minimum 50 zł. Po wpłacie na minimum 50 zł jesteś zapisany do promocji na mecz Jagiellonii. Jedyne co musisz zrobić, to z tych 50 zł z konta depozytowego, nie za freebet, zagrać za minimum 2 zł. Zwycięstwo Jagiellonii, tak jak teraz widzisz, no jest to banalna promocja. Jeżeli Jagiellonia wygra, to ty w przeciągu 72 godzin dostajesz 300 zł w bonusie na grę na swoje konto gracza w Superbecie. Jest to promocja tak naprawdę dla każdego, kto konta w Superbecie nie ma. Oczywiście dla osoby pełnoletniej. W mega skrócie, założenie konta w Superbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, akceptacja zgód marketingowych, weryfikacja konta gracza, wpłata, czyli te depozyt na minimum 50 zł, to Cię zapisuje do promocji, no i za 2 zł trzeba załadować zwycięstwo Jagiellonii. Nie oszukujmy się, Jagiellonia jest bardzo mocnym faworytem, więc te promocje czasem naprawdę coraz łatwiejsze. Osoby, które chciałyby skorzystać, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, jest tam podpięty link rejestracyjny, z tego linku odbierasz promocję i można działać. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku, ponad 110 tysięcy ludzi, 110 tysięcy typerów, możesz dołączyć do tego grona, link do grupy jest w opisie pod filmem i zapraszam na kanał Strefa Typerów, bo tam od jutra rywalizacja, pojedynek pomiędzy najlepszymi typerami z Discorda a mną, potypujemy sobie daily, codziennie kupony, nawet jak będzie gówno oferta, to będziemy walczyli, także link do kanału też znajdziesz w opisie pod filmem, Strefa Typerów, zapraszam serdecznie. Jeszcze jedna sprawa, szybki update Football Team Game, bo oczywiście trwa evencik, da się szybko rozwijać swojego piłkarza. Generalnie o co chodzi? Jest to gra przeglądarkowa z motywem przewodniej piłki nożnej. Mamy tutaj swoją ekipę, obstawiamy, to znaczy nazywa się Obo, ale to jest ekipa złożona z graczy z YouTube'a czy z naszego Discorda. No i sobie pykamy. Pykamy sobie z innymi drużynami, z innymi graczami, bo w tej gierce chodzi o to, żebyś założył sobie grajka, piłkarz. Bramka, obrona, pomoc, napad, obojętnie. Rozwijasz go na danej pozycji, dołączasz do jakiejś drużyny, albo z ziomkami tworzysz swoją drużynę i po prostu rywalizujesz z innymi. My gramy na serwerze, który jest taki stosunkowo świeży, nowy, w maju, pod koniec maja startował, więc serdecznie zapraszam. Jak chciałbyś zerknąć, to możesz sobie zerknąć, to jest taki czasozabijacz, klikać. Osoby, które chciałyby zobaczyć, o co tam chodzi, na własnej skórze przekonać się, czy łatwo jest rozwinąć takiego grajka. Link do gierki w opisie pod filmem, to jest pierwszy link od góry, a drugi link to jest link do naszej drużyny, może w przyszłości będziesz chciał dołączyć. Serdecznie zapraszam, no i lecimy z konkursem, jak zawsze kasa do zgarnięcia, tym razem kasa w Superbecie. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Trzeba subskrybować kanał Obstawiamy, trzeba łapę w górę zostawić tutaj pod tym filmem i w komentarzu typujecie dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Jagiellonią a Poniebierzem, dopisujecie swój nick gracza Superbeta, typujecie do godziny 20:30, komentarze edytowane dodane po tej godzinie bez nicku gracza na Superbet nie biorą udziału w zabawie, czyli standard, i przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału na kanale Obstawiamy. W końcu kupony, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kuponów, z czego 2 kupony są takie naprawdę mocne, za 500 zł 14500 taśma, za 5000 15200 treble. To co, zaczynamy? Zaczynamy od kuponu Kamila, który typował raz, trafił ten kupon. 1244 zł profitu za 740 na 2260 treble. Overek 1,5 gola w pierwszej połowie w meczu Midtjylland Santa Coloma. Oczywiście bardzo mocny faworyt Midtjylland. Pierwsze spotkanie 3-0 wygrane. Raczej tutaj ten dwumecz nie będzie miał historii wielkiej, no tutaj zdaniem Kamila już Midtjylland, bo pewnie na to jest liczone, do przerwy rzuca 2 gole, a zerknijmy sobie, jak było w pierwszym meczu strzelili 2 gole do przerwy, 12-28 prowadzili 2-0 do przerwy, no tym bardziej u siebie scenariusz może się zdaniem Kamila powtórzyć. Do tego Trnava z Sarajewem z remisem i underem 3,5 goli. Taki trochę mecz ekip, które no pewnie nie są przez was śledzone na co dzień. Pierwsze spotkanie na wyjeździe Trnava 0-0, to znaczy Sarajewo u siebie, Trnava na wyjeździe,
tutaj generalnie bardzo duża przewaga, tak jak sobie patrzę na statystyki po stronie Sarajewa. 3 celne strzały do ani jednego celnego strzału Spartaka Trnawy. No tutaj Kamil twierdzi, że po prostu Trnawa, wywożąc bądź co bądź dobry wynik z meczu wyjazdowego, u siebie nie przegra i maksymalnie 3 gole w meczu zobaczymy. I jest jeszcze dorzucone zwycięstwo Austrii Wiedeń. Austria Wiedeń moim zdaniem dosyć niespodziewanie przegrała pierwsze spotkanie z Ilveszem na wyjeździe. No wiadomo, spotkanie wyjazdowe, przegrali 2-1. Tutaj są faworytem. Kursy od momentu wystawienia też lecą w dół. Austria Wiedeń u siebie, mecz rewanżowy, zdaniem Kamila po prostu to wygrywają. Kolejna propozycja jest od Tobiasza, tutaj już taki stały bywalec nasz, bo 28 granych kuponów, 14 trafionych, czyli równa połowa, ale piękne stawkowanie, bo tutaj 12 978 zł czystego profitu, jakiś ostatni wygrany kupon Tobiasza na ekranie, no i jest grubo ładowane. Jak masz taki profit, to możesz sobie pewnie pozwolić. 2400 ładowane na 3 typy, 8078, mocny kupon. Overek 2,5 goli w meczu Jagiellonii z Poniewierzem. Ty moim zdaniem do takiego trebla to jest fajny typ. To jest fajny kurs. 4-0 na wyjeździe. Jagiellonia w lidze też pokazuje, że naprawdę chcą grać w piłkę, chcą grać ofensywnie, chcą kreować tę sytuację. Zdaniem Tobiasza 3 bramki w tym meczu widzimy. Aha, i do tego, aha, bo to jest w ogóle sklejka na Jagę. Do tego, słuchaj, źle spojrzałem na zeszycik. Ty, poczekaj, bo tutaj mamy tak. Over 2,5 goli w tym meczu Jagiellonii z Poniewierzem. Over 1,5 gola do przerwy, czyli powtarza się typ taki jak u Kamila, tylko mecz inny. O Boże, jaka to jest sklejka, ty. Jaga zwycięstwo w obu połowach i Jaga gol w obu połowach. Wszystko pod Jagę. Mocno, ofensywnie, overowo. Ty, trzymam kciuki, no bo taka sklejucha jakby pod Jagę siadła na 8000, no to kilka dni chwalenia mamy i kilka dni autoreklamy kanału. Panie Tobiaszu, trzymam kciuki. Dalej mamy kupon od Filipa, to jest weteran, którego większość z was kojarzy, to znaczy osoby, które oglądają od jakiegoś czasu. Obstawiamy, no 80 podanych kuponów, nie? Filip to jest osoba, która podała najwięcej kuponów, nie zjeżdżając swojego profitu do zera. 38 kuponów trafionych, 9152 profitu, za 900 zł jest ładowane na nieco ponad 2000 zł kupon. Zwycięstwo Bodo i BTTS w Partizanie. Bodo, no wiadomo, oni mają jakby 4-0 z pierwszego meczu, mogą sobie pewnie porotować trochę składem, ale zdaniem Filipa są na tyle mocnym faworytem z tą Rygą, że i tak wygrają. Ciekawy pomysł generalnie, bo tak jak mówię, pierwszy mecz u siebie 4-0, potem wpadł jakiś remis ligowy z tego, co widziałem u nich, no i teraz mecz wyjazdowy, nie wiem, czy będą rotacje, czy nie, ciężko stwierdzić, że tutaj Filip twierdzi pewnie, że wychodzą pierwszym i grają o pełną pulę zawodnicy Bodo. Do tego mamy BTTS w tym meczu Partizana i Dynamo Kijów. No pierwsze spotkanie totalnie szalone, 6-2 Dynamo Kijów wygrało. Nie wiem, no szalony mecz, najbardziej szalony z tych pierwszych meczów tydzień temu, nie? Z pierwszej rundy, że tak powiem. No nie wiem, tutaj jest propozycja na BTTS-a. 4 gole różnicy, pewnie ciężko do odrobienia, ale pewnie też nie takie rzeczy w piłce się zdarzały, nie? Partizan ma strzelić u siebie gola, Dynamo Kijów ma strzelić gola na wyjeździe. Tutaj od Filipa mam nadzieję, że to będzie 39 trafiony kupon, bo to by było na... Już jest dobrze, nie? Bo coś nie... wzrok podaje Filip te kupony, bo to wiadomo, że nie jest tak, że co film jedna osoba podaje, nie? 80 kuponów podanych, lecimy dalej. No i teraz mamy taśmę. Taśmę od Jacka za 500 zł na 14577, 14 koła profitu może być. Okej, okay. Musi się wydarzyć masa rzeczy. To nie jest żadna tajemnica, ale przy takich taśmach, z taką stawką i taką ewentualną wygraną, zawsze będzie musiała się wydarzyć masa rzeczy. Co my tutaj mamy? Mamy overek 3,5 goli w meczu z Tabaeku z Sandnesem. To jest Norwegia, chyba druga albo trzecia liga. Dobrze mówię? No tak, druga liga. No tutaj średnia goli, słuchajcie, gospodarzy 4,13 gola na spotkanie w tym sezonie. To jest kolejka numer 12, jeżeli chodzi o gości, 4,07. Dalej mamy overek 2,5 goli w meczu Haken z Dudelange. Haken pierwsze spotkanie, aha, to czyli były dwa takie szalone mecze, bo Haken też 6-2 wygrało. Haken wygrało z Dudelange na wyjeździe 6-2, tutaj zdaniem Jacka mamy overa 2,5 goli. Partizan, o którym przed chwilą gadaliśmy, ma strzelić gola. Jest sklejka na Austrię Wiedeń. Gol w pierwszej połowie, czyli gol do przerwy i Austria Wiedeń overek 1,5 gola, po prostu. Teraz typ, który mi się nie podoba, ponieważ ma strzelić gola Jagiellonii na wyjeździe, skoro nie potrafili strzelić u siebie i zagrali naprawdę słabo. Nie wiem, czy będą w stanie cokolwiek zrobić na wyjeździe. Moim zdaniem nie, ale to jest kupon Jacka, więc mogę tylko pogadać. Jest bardzo fajna sklejka na Islandię. Fylkir z Framem. Mamy tutaj pod overy, nie? Przede wszystkim tak, gole w pierwszej i w drugiej połowie. Do tego Fram gol i jeszcze BTTS i over 2,5 goli. No tu jest generalnie sytuacja taka, że gospodarze, to też rozgrywki trwają, nie? 16 kolejka. Fylkir, gospodarze mają aktualnie średnią goli na mecz 3,93. Goście, równa trójka, nie?
No to jest pojedynek siódmego framu z ostatnim Fylkirem. Ciekawie sobie to Jacek wymyślił. Mocna sklejka, dużo typów z tej Islandii na jeden mecz. I jeszcze mamy dorzucone rzuty rożne w Argentynie, w meczu Unionu Santa Fe i tutaj jest 500 zł. Ja wiem, masa typów, dużo musi się wydarzyć, nie? Ale 500 na 14 koła profitu byłoby dobrze. Byłoby naprawdę dobrze. Trzy kupony przed nami. Jeden z nich jest od Wojtka, jest bardzo mocno grany ten kupon Wojta. Z trzy podane kupony, dwa trafione. 4858 zł profitu. Trzy razy tysiak ładowany. No handicap minus półtora na Jagiellonie. Podoba mi się tur po ten typ. Widziałem na grupach, że też sporo osób gra na Jagiellonie dzisiaj, bo ten kurs jest raz kuszący. Dwa, że wydaje się dobry. No dlaczego miałaby Jagiellonia dwoma golami nie wygrać, nie? Bo w tym układzie Jagiellonia musi wygrać dwoma golami. Tutaj w ogóle no jest 3000 na to ładowane. Omijany dodatkowy podatek, więc to fajnie. I PAOK ma wygrać zdanie Wojtka na wyjeździe z Borakiem Banjaluka. Pierwszy mecz chyba PAOK trochę zlekceważył rywali. Pierwszy mecz PAOK wygrał 3-0. Ja nie wiem, czy oni nie prowadzili czasem... 3-2 wygrał, przepraszam. Nie wiem, właśnie nie prowadzili 3-0. No, nie prowadzili. Tutaj 2-2, w drugiej połowie jedna bramka. No, 2-2 do przerwy i w drugiej połowie strzeli na 3-2. No, zdaniem Wojtasa PAOK po prostu to wygrywa. No, tak jakby nie było w pierwszym meczu. Przedostatni kupon jest od Jakuba, który... O, tu ładnie siadło. Jest od Jakuba kupon. Aha, to jest ten kupon, słuchajcie. Jakub trafił jeden kupon, 11713 zł profitu. I to jest właśnie ten kupon za 5000 zł na 15206. Overek 2,5 goli w tym meczu Boraka Banjaluki z PAOKiem, o którym przed chwilą gadaliśmy. Pierwsze spotkanie 3-2. Rywalizacja tutaj jak najbardziej otwarta. No i mamy sklejkę na mecz Maccabi Tel Aviv. Proszę ciebie. Z kim Maccabi gra? Gdzie mam ten mecz? Aha, ze Sztyłą Bukareszt. FCSB, stara Sztyła Bukareszt. Over, proszę ciebie, 5,5 kartek. Pierwsze spotkanie to 7 kartek pokazanych, 7 żółtych kartek, wynik meczu 1-1, więc rywalizacja otwarta. Arbitrem jest pan Pinard, który pokazuje średnio 4,2 kartki na mecz, nie? To nie jest jakiś mega overowy sędzia, ale też nie jakiś mega underowy. Tutaj ma być minimum 5 kartek w meczu. Do tego, a nawet minimum 6, przepraszam, minimum 6. Do tego minimum 9 rzutów rożnych. Może z racji tego, że rywalizacja jest jak najbardziej otwarta, to może to jest fajnie, całkiem sympatyczny typ. No bo trzeba powiedzieć, że w pierwszym meczu było tylko 5 kornerów. Jest ładowane na to 5000 zł, czyli tutaj wiara u Jakuba. No musi być duża, nie? Musi być duża. 15206. Oby. I ostatni kupon na dzisiaj z propozycji to jest kupon od Kamila, który typował raz, trafił 1973 zł profitu i mamy proponowane over rzutów rożnych. Po prostu dubelek w meczu Partizana i Dynama Kijów. Tutaj w pierwszym meczu 6 rzutów rożnych było, z czego Partizan nabił 0. To tak jako ciekawostka. I w meczu, właśnie tu mamy też mecz, poczekaj, Fehervar, z kim oni grają? Oni grają... z Sunquaitem z Azerbejdżanu. Tutaj w pierwszym meczu 6 kornerów, więc generalnie wybrał sobie Kamil mecze, które nie zachęcają, patrząc na te pierwsze mecze, bo w obu spotkaniach było po 6 różnych, nie? Także zostawiam Wam tutaj do przemyślenia. Na dzisiaj to by było na tyle. Sporo kuponów, masa propozycji, dużo typów, nagadałem się. To na koniec jeszcze przypominajka, że Jagiellonia, jeżeli dzisiaj wygra, ty sobie zagrasz zwycięstwo Jagiellonii za 2 zł, tak jak teraz widzisz, dostaniesz 300 zł w Superbecie. Jeżeli nie masz konta w Superbecie, możesz skorzystać. Promocja jest dla każdego gracza, który założy sobie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W trakcie zakładania konta, akceptacja zgód marketingowych, weryfikacja konta gracza, depozyt na minimum 50 zł, czyli to cię zapisuje do promocji i za 2 zł ładujesz czysto Jagiellonię. Jeżeli Jagiellonia wygra, to w przeciągu 72 godzin 300 zł w bonusie na grę dostajesz na swoje konto gracza w Superbecie. Trzymajcie się, pozdro. Siema, elo. Nara.